To nie jest tak, że ta nasza sztuka jest totalnie beznadziejna. Artysta do polityki się nie nadaje. Artyści abstrakcyjni zaczęli malować krzyże. Koniec II wojny światowej to umowny początek sztuki współczesnej w Polsce. Po 1945 roku artystki i artyści tworzyli w zupełnie nowych warunkach społecznych i politycznych. Po 1948 roku okazało się, że socrealizm, czyli ten realizm przywieziony ze Związku Radzieckiego, jest jedyną dopuszczalną metodą artystyczną. Kiedy nastąpiła odwilż polityczna, odbyła się słynna wystawa w Arsenale w Warszawie, na której pokazane zostały obrazy realistyczne, ale bardzo mocno ekspresjonistyczne i po prostu brzydkie. Bo brzydota była też przeciwstawieniem się temu urzędowemu optymizmowi sztuki socrealistycznej. Jednak bardzo szybko otworzyły się granice i artyści podjęli tematy sztuki nowoczesnej. I ponieważ przez kilka lat jakby płacili swoimi obowiązkowymi obrazami daninę temu systemowi politycznemu, stało się jakby bardzo trwałym przekonaniem, że nie należy malować realistycznie, ponieważ to jest związane właśnie z płaceniem serwitutów władzy politycznej, która w Polsce była władzą komunistyczną. Było to widoczne zwłaszcza w polskiej sztuce awangardowej na czele ze Starzewskim i Kantorem. Niewielu artystów wyłamywało się z tego schematu, niewielu podejmowało ryzyko poruszania trudnych i ważkich tematów, zważywszy na konsekwencje, które mogły się z tym wiązać. Do najodważniejszych należeli Edward Dwórnik, który pokazywał degradujące społeczeństwo okresu PRL, oraz Jerzy Ryszard Zieliński, czyli Jury, który otwarcie krytykował władzę. Do dziś niektórzy uważają, że jego tragiczna śmierć nie była efektem wypadku, ale został on zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Podobnie nonkonformistyczną postawą wykazywali się członkowie grupy Wprost, na czele ze Zbylutem Grzywaczem i Leszkiem Sobockim. Stan wojenny był takim niesamowitym stanem opresji, który sobie naprawdę trudno wyobrazić. Artyści są częścią tego społeczeństwa i ten szok oni przeżyli jakby jeszcze bardziej. Co spowodowało, że na przykład artyści abstrakcyjni zaczęli malować krzyże wręcz. Zresztą Kościół przytulił artystów. Stworzył się jakby cały ruch kultury poza cenzurą, czyli kultury nieoficjalnej, w środowisku polskiego kościoła katolickiego. Wydaje mi się, że malarstwo generalnie było potrzebne jako ekspresja tych przeżyć, których doznawali artyści razem z całym społeczeństwem. Zawsze dziwiłem się, zwłaszcza w latach 80., jak można malować piękne obrazy i kwiaty i martwe natury w momencie, kiedy coś się tak rozpieprza, jak się rozpieprzało wtedy. Można było robić dwie rzeczy, albo rzucać kamieniami i chodzić na demonstracje, co też robiliśmy, albo malować. No i w pewnym momencie wydawało nam się, że to malowanie to jednak przyniesie większy efekt. W tej wolnej Polsce, jak wszyscy widzimy, polityka nie odpuszcza. No tak świat wygląda po prostu i myślę, że sztuka albo to komentuje, albo nie komentuje. Ja nie potrafię jak gdyby nie komentować. Sytuacja społeczna w latach 80. była o tyle specyficzna, że w zasadzie jakby zobowiązywała do reakcji. I ten obraz, który tutaj Państwo widzą, mówi o takiej nadziei, ale nie do końca, wątpliwej. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę tytuł Idą Tytani, to od razu kojarzy się piosenka Jacka Kaczmarskiego Idą Tytani. To jest również takie pytanie odnośnie każdej władzy, która być może przejdzie i po drodze pozostawi pod stopami tych maluczkich. Ja nie malowałem maluczkich, ale namalowałem ptaki, które się wzajemnie zjadają, ptaki wolności. Mówiłem w ogóle o zjawisku uzależnienia społeczeństwa od władzy, nawet tej, która przychodzi wyzwalać. No i potem siłą rzeczy powiedziałem tak, malować to sobie można, prawda? Malować to można te emocje, tą złość gdzieś pokazać, czy dzielić się nią z innymi, którzy też potrzebują takiego wspólnotowego zrywu właśnie poprzez to poczucie, że innym też jest źle, że inni też mają nadzieję, że inni też coś chcą zdobyć w życiu,
wolnego, nowego dla siebie, własnego. No i po prostu, kiedy zdarzyła się taka sytuacja, to z tego akademickiego zarządu Solidarności zostałem zaproszony do pracy w polityce na serio. I nie wiedziałem, że profesjonalista, a do tego jeszcze artysta, do polityki się nie nadaje. Politykę robią politycy. Akurat to, co za mną jest, to jest inspiracja dosyć starą sztuką polityczną, uprawianą przez niejakiego króla Dawida, który napisał psalmy. No i trochę chyba żeśmy dawali takiej nadziei. To nie jest tak, że ta nasza sztuka jest totalnie beznadziejna. To nie jest mroczna beznadzieja, a właśnie, tak jak w tym obrazie, który wisi za mną, no coś, co jest inspirowane, no czymś, co było irracjonalne, prawda? Pieśni króla Dawida też były irracjonalne, a zwycięstwo Dawida nad Goliatem, to dopiero było irracjonalne. Po 1989 roku w Polsce pojawiła się nowa, rewolucyjna, niezwykle skandalizująca sztuka krytyczna. Jej przedstawicielki i przedstawiciele na czele z Katarzyną Kozyrą i Grzegorzem Klamanem byli zdania, że władza polityczna to instytucja kontroli ciał. Dlatego też w swojej sztuce poruszali wątki równouprawnienia, właśnie polityki ciała, poruszali wątki na przykład epidemii AIDS, konsumpcjonizmu, czy też całkowitego porzucenia wartości humanistycznych na rzecz pogoni za dobrami materialnymi. Sztuka była, jest i będzie zaangażowana politycznie. W zależności od okresu, w którym tworzyły artystki, tworzyli artyści, zmieniają się tematy.